Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwinta. Kontynuujemy naszą przygodę Dekiem Roju na potworach i wbijamy w końcu tą 14 rangę, no bo kiedyś trzeba, nie? Brakuje nam 30 punktów, więc jeżeli wygramy tą grę, to ranga będzie nasza. Sądząc po sile tego deku, no jest duża szansa, że tą grę wygramy. No naprawdę, chyba na... Nie wiem, za chwilę nam tutaj tracker pokaże. Ile już gier było rozegranych tym deckiem. Co prawda nie zresetował się trakter po zmianach, ale myślę, że będę w stanie to jakoś mniej więcej policzyć, oszacować. 21-7, więc tak mniej więcej 12 gier udało mi się wygrać, jedną przegrać, jak do tej pory po zmianach tego decku. Ojojoj. To nie jest dobre. Dobraliśmy dwóch jeźdźców gonu. Więc początek tutaj nie jest na naszą korzyść, aczkolwiek oczywiście da się z tego wybrnąć, no bo co by to był za dek, gdyby jedna zła karta niweczyła nasze zamiary. Gramy z animowanym Dagonem. No i tak, co my tu mamy? Mamy Avalacha, mamy Królewicza Ropuch. A to Królewicza Ropuch po prostu zjemy jednego chyba. Nie ma problemu. Dobra, zagrajmy sobie od razu jeźdźców, potem zagramy sobie typowo naszego wrana i krałopająka. Następnie myślę wrzucimy Królewicza Ropuch, ale też zobaczymy jak to wyjdzie. Oho! On gra moją starą wersją, no właśnie tego deku. Jeszcze z żywiołakiem ziemi, która się sprawdzała jak roje były niezmienione. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja nie grałem żadnych removali, chociaż promień Azura często się przydaje właśnie na takie wypadki. Przebędziemy promień Azura, miejmy nadzieję, że nie. Co zdarcie? Nie, Japonikon, jeszcze gorzej. Dobra. Tego moglibyśmy rzucić, chociaż nie widzę w tym momencie sensu. Lepiej byłoby już rzucić Nekera. No ale zagrajmy sobie tak. Będzie promień Azura. Jak dzielę, z kim ja gram? Zgramy Nekera? Czy nie? Zagrajmy na razie tego. Neker może wejść w przyszłej turze. Oczywiście jeźdźca. Wymieńmy go. Ok. To wbrew pozorom jest spoko w tym momencie, bo nie mamy czym wyciągnąć krajo pająku. Będzie ciężko wygrać tą grę, naprawdę, bo no, nie udał się za bardzo mulligan. To raz i on nam zniszczył krał pająka i zniszczył nam możliwość dobierania kart, znaczy wyciągnięcia kart z, rzucając na niej Atmantikorię. Więc będzie trochę problemów. Ale być może coś się tutaj jeszcze uda ugrać. Mamy nasze combo na przegraną rundę. Czyli Ciri plus Avalach. On wyciąga klucznikiem w tym momencie krał pająka. No to wyrzucić musimy. Bo jak rzucimy Avalacha i dobierzemy dwa krewy pająki, to będziemy w ogóle ugotowani. A to jest gra o awans. Ja nie mam żadnych kluczy. Fajnie. Dobra. A i on spasował. Fajnie. Skoro on spasował, to my sobie wyciągamy na następną turę 14 punktów. Wygrywamy tą rundę i następną przegrywamy, ale już po Ciri i po Avalachu. Więc moim zdaniem genialna sprawa. W tym momencie on tak to zepsuł. Znaczy też nie mógł wiedzieć co mamy na ręce, ale on zepsuł to teraz. No strasznie to zepsuł, no ja pierdzielę. O, jeszcze Kejran. No i dobra, zagrywamy Avalacha od razu, nie ma się co szczypać. Okej. Okay. Teraz spróbujemy z nim tak trochę pobalansować, żeby tych kart jednak trochę stracił, bo ma ich zdecydowanie za dużo. On grał Avalacha? Nie, on grał klucznika, skąd on ma tyle kart? A, bo ja chyba zaczynałem grę i dogrywałem ostatnią kartę.
Aha, o, świetny mulligan. Dobrał wszystkie karty. Dobra, czy my chcemy się z nim trochę podroczyć? Co on tam ma? O, ma golema. Czyli w teorii możemy się z nim trochę podroczyć. Zagrajmy sobie Neckera. On sobie wyjdzie w następnej turze. Którego nie dobrać głupio. Bo i tak potrzebujemy tego Janka. Zawsze możemy jeszcze Dagonem tutaj osłabić. Co on tam... Co on mi zabrał? A, grał pająka. Dograjmy sobie krabu pająka. Rana możemy dograć w tej turze. Katakan. Oczywiście zjadamy jego żywiołaka ziemi. Wyciągamy coś ładnego. Jest grot. No grot tu tak średnio, bym powiedział. Możemy rzucić Jana. Oczywiście nie zjadamy Nekera, bo to by była zbrodnia. Jestem ciekaw, co on przygotował dla nas na ostatnią turę, no bo w tym momencie nie wygląda to zbyt obiecująco. On musi grać. No dobra, mamy chili. Animowana. Dagon, tak jak mówiłem, myślałem, żeby go zmienić, na przykład za Eredina. Ale kurczę, ta ochrona przed pogodą to jest jednak coś fajnego. I co, i myślę, że w tym momencie zakończymy tę turę, czy dogrywamy jeszcze na kara, żeby on wyrzucił jedną kartę. Jak zagramy Nekera, Neker nam zostanie. Wyciągniemy drugiego Nekera. Z drugiej strony możemy zagrać pogodę. Będzie musiał ją kontrolować. Zagrajmy Nekera. On zostanie najwyżej. O, szóstkę możemy zostawić, a możemy zostawić też dziewiątkę. On kartę musi dograć. Więc jest luz. Tym, że dobieramy jedną kartę, a za bardzo ten deck nam się nie odchudził. On ma cztery karty, mamy dwie. Dobra. I teraz pytanie, czy my chcemy grać jeszcze pogodę? On będzie musiał ją czymś skontrować. Żeby to wygrać. I co możemy zagrać po kolei? Zagrajmy deszcz. W tym momencie on musi zagrać swojego Dagona, ewentualnie czyste niebo. Gorzej, jeżeli będzie siłą to próbował przebić. O tym nie pomyślałem. No tak, ale my tę rundę chcemy przegrać, jakby nie było. Jest Dagon. Bardzo dobrze. Będzie wrzask. Oczywiście baby nie zagrywamy, bo chcemy wyciągnąć jak największe value z niej. Ok. I teraz możemy sobie spokojnie to spasować. Będziemy mieli przewagę jednej karty, bo wróci do nas Ciri, a on będzie szedł pierwszy. A to jest bardzo ważne do zagrania Aboby. Dobrze byłoby dobrać Janka. Ok, mamy 16 punktów. Kawał pająk. No, rzadko się zdarza. Zresztą widzieliście w poprzednich odcinkach, żeby zostało nam aż tyle deku. No.
to wymienia kartę, to dobiera kartę, to dobiera kartę, to. Można powiedzieć, że też dobiera kartę, więc no tragicznie się ułożył. Wyczuwam problemy. Ułożyła akurat ta rozgrywka, ale być może wygramy. Na razie mamy przewagę, dość taką solidną. On już klucznika zagrał. Dek jest nawet mocny, jeżeli nie wiem, mamy tych kart, które są nam potrzebne. Co on tam ma? 8. 30 plus 2 pająki. Wygraliśmy. Jest! No i będzie? Będzie. Udało się. No i czy będzie 14 ranga? Prawdopodobnie. A 30 punktów to raczej powinna być. Pogratulujemy. Dostaniemy 100 złota. Poziom jeszcze nie. Nie, nowy poziom. Nowa ranga. Jest, 14 ranga. Jeszcze jedna została. 500 złota. Ło, panie! 500 złota. No i jeszcze jeden sobie meczek zagramy. Świetny jest ten deck, naprawdę. Polecam. Te zmiany tego decku wyszły mu tylko na dobre. Co prawda, no, combo jak na razie nam nie siada. Ale wygrywamy, więc myślę, że. No, ten deck może pograć. Być może kiedyś zostanie jakimś dobrym deckiem na ladderze. Chociaż podejrzewam, że prędzej się zmieni ten. Że prędzej się zmieni patch i deck zniknie. No, halo. Dobra. Już nikt nie chce ze mną grać. Taki dobry deck. Już wszystko wygrywam. Dawaj. Dajcie coś. Bir na brań. Czyżby Skellige? Zresztą dużo potworów się trafia. A na potwory też się sprawdza. Na wszystko się sprawdza ten deck. Najgorzej na trebusze, bo potrafią powstanie duże z tego. Zestrzelić babę. No to jest słabe. Ale ogólnie na resztę decku się sprawdza. Foltest. Chyba trebusze wykrakałem. Dobra, oczywiście grało pająk wek. Jeden. Mamy grało pająka? Mamy. Nie mamy wranów? Nie mamy wrana. Mamy Janka, mamy Ciri. Będzie combo. O ile nam go nie wyciszy. Więc myślę, że całkiem spoko sprawa. No i zobaczmy. Fajne jest to combo. Ona nie dość, że zrobi value w swojej turze, to jeszcze się zmieni na coś, co zrobi value w naszej turze. O, Baron. Czyli trebusze na pewno. Powiedziałbym, że możemy mu spokojnie oddać tę turę, ale nie możemy, bo musimy wyrzucić śmieci z naszego deku. A zresztą nie mamy Avalaha. To jest kurde wredne, nie ma jak się tego pozbyć. W ogóle Baron Yennefer, która przyzywa Hironexa, no ten tylko drugiego jednorosa, są moim zdaniem kartami z deka przegiętymi. Klucznik. Wiadomo. Jeśli jakby tak popatrzeć, to jest sporo tych kart przegiętych, więc. A jeżeli sporo kart jest przegiętych, to można powiedzieć, że są zbalansowane. Też tak można zrobić. Ała! Się kopnąłem. Dobra. Okej. Pożoga by się przydała. No nie mamy pożogi. Dobra, wyciągnijmy jeszcze trochę value z naszego deku. 27. Ale mnie to denerwuje ten kłob. Ale jest 14 ranga. No to. To mnie bardzo cieszy.
Słuchajcie, dojść do 14 rangi dekiem z internetu to nie jest problem. Gdzieś tam z GwentDB, ale dojść do 14 czy tam 15 rangi autorskim dekiem, to już można się pochwalić. To naprawdę, moim zdaniem, jest to jakieś tam osiągnięcie. Dobra, ale skończmy z osiągnięciami i lepiej tutaj się zajmiemy grą, bo jeszcze przegramy. Janka nie chcemy przegrywać. Z drugiej strony nie chcemy też przegrać tej rundy, no bo to nam na tym nie zależy. Możemy zagrać to, będzie to 6 punktów, 9. Mało trochę. Możemy zagrać to, będzie 11 punktów, plus karta. I tak zrobimy. Idziemy po prostu ekimę. Mogłem zjeść Nekera, ale nie chcę. Właściwie to powinienem zagrać Nekera. Okej, jest baba, co my wyciągamy w tym momencie? Nekera, tak? Nie, katakana. Pokażmy im, jak się tworzy sztukę. Czyli katakan może zjeść ekimę. Dobra, katakan może zjeść ekimę. To jest... Elfy, do piachu! Ważna rzecz. Możemy zagrać tutaj ulewny deszcz. Tylko czy już, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Na pewno katakan. Zura katakan albo pająk. Tak jest. Władza pozorna mnie. To wyciągnijmy katakana. Zagrajmy go tutaj. Zjedzmy ekimę. Będzie dycha. Ten zje, wyciągnie jeszcze 3. Będzie remisik. A nawet nie będzie remisu, tylko będziemy wygrywać. No to sytuacja całkiem niezła. W tym momencie jest dla nas. Chłobuk oczywiście cały czas denerwuje. Zawsze jest opcja zagrać Ciri w tej turze, nie? Przegrać tą turę, ale co to jest? A, Cyprian Willi. A, siłę bazową. A, spoko. Czy on wrócił za 0? Za 3. A, bo bazową, no to tak, on miał 6 bazowej. Dobra, Ciri, jeżeli zagramy, to w tym momencie on sobie spasuje i będzie Ciri za darmo. No ale pogodę możemy zagrać, ulewny deszcz w tym momencie. Chodzi jak w masło. Bum! Jeżeli nie ma czystego nieba, to ma problem. A jeżeli ma, to właściwie bez zmian będzie. To my zagramy sobie wtedy Nekera, żeby wyciągnąć kolejnego Nekera. A spasuj, stary. Dobrze byłoby, jakby nam to spasował. Ale sądząc po tym, że tak długo się zastanawia, może nie mieć czystego nieba. Zadarłeś niewłaściwą czarodziejką. Aha, jest Janka. Oni właśnie mówią, że ona jest przegięta. W pironeksę. No i wrzuca nam go. Wrzuca go do siebie i on... A, on teraz wszystkim na polu bitwy. No dobra, no. Nie ma tragedii. Jak ona się nazywa? Yennefer po prostu, aha. Nie mogłem znać przydomka, jak ona się nazywa, tylko Yennefer. Jeszcze klucznika możemy zagrać na... O, na Prysztile na przykład. Albo na Wileja. Ale wolałbym to w ostatniej turze zrobić. Szczerze mówiąc. Powiedz, że żartujesz. Dobra, on tu wskrzesza. Klucznik na Priscilla. I co to by mogło zadziałać? Klucznik na Priscilla. Bo na Cyprian to nam spadnie za dużo punktów. I zobaczymy, co dobierzemy. Klucznik na Priscilla. Wran czy ukryta karta? Wran się tu przyda. Mamy... Nie mamy tych pająków. To Wran się nie przyda. Weźmy ukrytą kartę. Aj! No to nie siadło.
ten kłobuk. Możemy zablokować zjedzenie tego, ale czy chcemy? Chyba niekoniecznie, on teraz Cyprianem zabija krało pająka. Nie. Bez Unikera. Wiecie co? Wyciągnijmy wszystkie nekery z deku. Zagrajmy Cili. Wyciągnijmy wszystkie nekery. W tym momencie to było trochę bez sensu. Nie pocisz się w tej kurcie? Dobrą kartę, jest. Okej. Kula żebraku. Oj. Jakby go zabił, to by nam został w run. No niestety w run nie zostanie. Ale spasujmy. Pierwsza runda przegrana. Ale on ma jedną kartę. A my mamy trzy stili. Nie wiem, jak on chce dalej to wygrać. Mógł żebraku zostanie niestety. Mógł go zestrzelić. O panie, złote karty tutaj przyszły. Oczywiście zagrywamy sobie Janka. Zmieszaj mnie! Też Macili. Niedobrze. Król Gardik kupił królowej brugę. Zagrywamy Janka i oczywiście Macili. Zmieniamy na inną złotą kartę. Krwawy Baron. Znaczy, że jednostka nie opuści pola bitwy po zakończeniu. Poranic słaby jest. Ale może go zagramy. Coś zagrać musimy. To jest pewne. Kejran się nie nadaje w tym momencie. Zagramy to z porońcem. Słaba sytuacja, ale poroniec nam zostaje, więc myślę, że to jest ok. A Walach też tutaj się może słabo sprawdzić. Bo Avalach daje mu w tym momencie 10 punktów plus 3 punkty z płotki, to jest 13 punktów z Avalacha. Lekko pająk i na pewno dobierzemy cały lek. Już czas. Zagrajmy tak. Potrzebny nam ten krabopająk. Walałbym z krzyża, bo trochę więcej punktów, ale niech będzie. To jest wredne badziewie. Musimy zasformować deck jak najbardziej. Jeżeli przypadkiem tymi trebuszami nas nie poro... Jesteś jednym z nas czy nie? Ja pierdzielę, co ja odwaliłem teraz. To jest zwredne, bo to zazwyczaj strzela tam gdzie chce. Ja tak jak mówiłem, z tymi trebuszami jest naprawdę ciężko. Znaczy, teoretycznie, jeżeli nie trafią w tą babę... Nie pocisz się w tej kurcie? Dobra, Kejran też nam teraz trochę wyciąga value, więc może coś tam będzie, ale... Raczej przegramy tą grę. Ogólnie ten deck jest słaby na wszystkie inne, a na ten się sprawdza. A jeżeli jest słaby na wszystkie inne, to... Ale to się rzadko trafia. No być może jednak tej baby nie trafi. Dobrze by było. Jeszcze mamy Nekera z 12. I babę z jakąś jedynką. Bo najprawdopodobniej baba zginie. Nie dziękuj mi. Podziękuj Melitele. Neneke. No i w tym momencie ginie nam jeszcze Wran Wojownik. On dużo tych bali zgrał. Jak zauważyłem, że w jego deku jest więcej bali niż właśnie tych trebuszów. Też pewnie tam gdzieś trzeci się ukrywa. Z drugiej strony zostało mu 8 kart, więc też dość średnio, jeśli chodzi o jego dek. A
Nie gra buffów. Zazwyczaj widzi się takie deki z buffami na własne kreatury. Jego buffem jest na pewno Krwawy Baron. Ja bym jeszcze Jaskiera dorzucił. Jaskra, nie Jaskiera. Nauczy się odmiany tych końcówków. Dobra. I pytanie, czy trafił babę. Nie trafił. Ile urośnie baba? Plus pająk, plus jeden na lekarze. Jest! Wygraliśmy. O, ale ciężka gierka była. Naprawdę. Gierka jedna z trudniejszych. Jeśli o to o mnie chodzi. No, ale na razie po zmianach 100% win ratio. No, jeszcze trochę mi będzie 15 ranga. Ostatnia. A więc... ja wam w tym momencie bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I zapraszam na kolejny. Mam nadzieję, że również będzie tak dobry. No, a może uda się wbić 15 rangę. Kto wie, kto wie. Więc... aha, i zapraszam was jeszcze na inne serie. Na Hearthstone'a, gdzie... przedstawiamy sobie deki, no i na Arka, gdzie ostatnio walczyliśmy sobie naszym czerwonym baronem, czyli Dodorexem, Alfą, a w następnym tygodniu będzie też coś na pewno ciekawego z Arka, być może jeszcze z innych gier, więc zapraszam serdecznie. A na dzisiaj to wszystko, bardzo wam dziękuję, bywajcie, cześć.